Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętej Eufrozyny Dziewicy. Napisany przez Symeona Metafrasta. Żyła około roku pańskiego 430. Aczkolwiek stan święty małżeński, dziewiczemu, który skazy cielesnej i przekleństwa niewieściego nie zna, nigdy równien nie jest, wszakże jako pięknego i wonnego kwiatku sława, do rózgi się i do korzenia, na którym urósł, słusznie ściąga. Tak małżeństwo wielkie ma zalecenie z dziewictwa, które się na nim i z niego rodzi. Przetoż wielki smutek rodzicom niepłodność zadaje, gdy utraty swojej poścignąć nie mogą. W tym smutku był jeden zacny człowiek w Aleksandrii na imię Pafnucjus. Za czasu Teodozego II, cesarza, syna Arkadiusa, który będąc z niepłodnością swoją małżonką od Pana Boga nawiedzony, pragnął bardzo tej pociechy, aby był mógł być ojcem nazwany. A iż był bogobojny, a wiedział, od kogo jest wszystko ojcostwo, na niebie i na ziemi, wespółek z małżonką swoją kusił się o to modlitwami, posty, jałmużnami i szukaniem przyczyny ludzi świętych do Pana Boga, o których świątobliwości słyszeć mogli, a zwłaszcza jednego pustelnika, którego bardzo modlitwie dufali, jeśli by byli mogli z wolej to Bożej otrzymać. Wysłuchani są. Córkę powili i dali jej imię Eufrozyna, to jest dobra radość. Podrosłą nauczali więcej dusznych niżli cielesnych tych i widomych i skazitelnych zabaw. Prędko się przyjmowało to drogie ziele na dobrej ziemi. Wielki i nadmniemanie pochop w duchowieństwie brała córka ich. A będąc lat 12, matkę pogrzebszy, dawała znać, iż próżno po niej świeckich pociech czekać ojciec miał, ponieważ dusza jej bardzo się w Panu Bogu swym kochała, a o innym stanie myśliła. Ojciec, zapomniawszy jej powołania, miłością potomstwa z niej i wnucząt uwiedziony, za mąż ją obiecał. Gdy już 18 lat miała, trafiło się jej z ojcem jeden klasztor nawiedzić. Tam, widząc ich dziwne ono nabożeństwo i od świeckich rzeczy upróżnienie, myśliła sobie w sercu mówiąc: błogosławiony taki żywot, w którym i tu na ziemi tak żyją, iż mało co są od aniołów różni i po tym żywocie wiecznej onej w niebie rozkoszy używają. Potem, do domu się wróciwszy, daleko się goręcszą ku Panu Bogu stała. Ciałem i jego marnemi przyprawy gardzić tym więcej poczęła. Tak, iż zimną wodą twarzy umywać nie chciała, lecz łzami i posty kropiąc jagody, swoją duszę uweselała. Łańcuszki, perły, złoto i pierścionki obracała na ochędostwo duszne, a dając to ubogim na wieczne się bogactwo zdobywała. Miękkie odzienie zrzuciwszy, włosiennicą trapiła młode ciało swoje. Takiemi się towarzyszkami nie bawiła, którym pochlebstwo i łagodność w uściech tkwiała. Jedno w tych, w których zamiłowanie Boga widziała. Pletliwe baśni i rozmowy płonne uszu się jej dotknąć nie mogły. Gdy się który duchowny w dom ojca jej trafił, z nim rada świętych rozmów użyła. I jako sucha ziemia ze dżdża, nauki ich świętej słuchając, w cnotach i służbie Bożej kwitnęła. I trafiło się jej z jednym duchownym rozmowę mieć, który gdy poznał jej skłonność i na panieński, a zakonny stan Boże powołanie, upominał ją, aby nie mieszkając dobre myśli swoje pełniła, a nie ojcowskiej, ale tego utracić się przyjaźni bała, który rzekł: kto więcej miłuje ojca i matkę, niżli mnie, godzien mnie nie jest. Czym ona bardzo wzruszona, chcąc wykonać przedsięwzięcie swoje, szukała rady od Pana Boga, jakoby chęć ojcowska i oblubieńca świeckiego miłość
przeszkodzić jej nie mogła. I to nalazła u siebie, aby się odzieniem męskim pokrywszy, płeć swoją zataiła, rozumiejąc, iż jej ojciec we wszystkich panieńskich klasztorach szukać miał i naleźć mógł, a w męskim spodziewać się jej nie mógł. Co uczyniła, nie mieszkając, czas upatrzywszy tak tajemnie, iż nikt jej widzieć i zrozumieć nie mógł. Zmiatając tedy niewieście szaty, z nimi i niewieścią niepotężność i wrodzoną bojaźń zrzuciła, a serce męskie na noszenie krzyża Pana swego zaraz z męskim ubiorem oblokła. I opuszczając dom bogaty i miłego ojca, jedyna jego zebrania dziedziczka, Bogu drogę swoją polecała. I przyszła do jednego klasztora, gdzie on był starzec, który ją u Pana Boga, ojcu, jak rozumieli, uprosił, żądając, aby w ich święte towarzystwo przyjęta była. Pyta jej starszy, mniemając, aby mężczyzną była, coś zacz, skądeś, jako cię zową. Ona powie, imię moje jest Smaragd, idę z dworu cesarskiego. Tak mówiła, chcąc się zataić. Opuściłem, powiada, wszystkie te marne świeckie rzeczy, a wziąłem przed się wasz ten żywot zakonny. Miasto ono królewskie Aleksandrią obrzydziłem sobie, bacząc w nim szkodliwe zbawieniu zabawy i od przyjaciół i krewnych do służby Bożej i szukania rzeczy niebieskich przeszkodzenia rozmaite. Tum o waszym żywocie wiele dobrego słyszał i radbych był uczestnikiem świętego towarzystwa waszego. Obaczył on starszy, iż jego słowa dobre serce ukazywały. Rzecze mu, oto masz klasztor, synu. Bronić ci go nie chcę, jeśliś się już tak na to rozmyślił. Lecz iżeś młody, a na trudny się żywot udajesz, wodzać potrzeba będzie, któryś by drogę i sposób do ciasnego żywota ukazał, którego we wszystkim słuchać masz. A on rzekł, i owszem, tego pragnę, abych miał, nie tylko jednego, ale i wielu, jeśli by się to wam zdało nauczycielów, którzy by mnie do cnót świętych prowadzili. Gdy tedy ten fundament mocny cnót wszystkich i żywota pobożnego, to jest posłuszeństwo, założył, dan jest niejakiemu Agapiuszowi, człowieku w rzeczach boskich biegłemu i namiętnościom cielesnym i świeckim prawie obumarłemu, żeby on jako z grubej gliny naczynie piękne i stołu pańskiego godne uczynił. Nie miał około onej duszy świętej trudności wielkiej. Dosyć było ukazać na jedno skinienie, wszystko to już było prawie duchem Bożym na jej sercu wyryto, czego on po niej pragnął, a uczyć jej chciał. Tak, iż w krótkim czasie w ćwiczeniu onym dusznym inną braciom przechodziła. Lecz zazdrościwy smok, który mniema, aby świat wszytek w garści nosił, a przycisnąć do złego mógł, dobrze żyw był, przeciężkość, patrząc na niewieścią, a ułomną płeć, jako mądrze z sideł się jego wywichłała. I ku górze się cnót świętych dziwną pokorą i ostrożną radą podnosiła. I tak się tając w ciele młodym i k temu niewieścim, jego moc i chytrość tępiła. Oburzył się dziwnym jadem na nię i podmioty wszelakie w sercu jej pokładał, którymi by jej umysł i przedsięwzięcie albo rozerwać, albo osłabić mógł. Raz jej ojcowskie osierocenie i smutek, który mu tajemnym odejściem zadała i miłość ku ojcu przyrodzoną rozwodził i rozpalał, mówiąc: tak okrutną być możesz na ojca, który cię na świat puścił, tak cię miłuje i tak wiele dobrego zgotował. Lecz ona na sercu odpowiadała: który miłuje więcej ojca niżli mnie, mówi Pan Bóg, godzien mnie nie jest. Drugi raz jej bogactwo domu pełnego i rozkoszy w nim przypominał. Drugdy pociechę małżeństwa, urodę onego młodzieńca, za którego była zmówiona, kochanie cielesne, ubiory i chwałę świecką na myśl przywodził. Niekiedy zaś towarzyszek ochotę i rozmowy wesołe i inne świata przysmaki ukazował. Ale nigdy na tej wojnie nie wygrał, zawsze głowa jego od onej słabej płci i kwiata młodości zdeptana była,
a z hańbą odejść musiał. Gdy swego nic w pannie nie przewiódł, zguby drugich i zgorszenia z niej szukać nieprzyjaciel ludzki i urodą a pięknością jej inne zakonniki zarażać począł. Lecz iż i oni czuli o sobie, onemu się po duszczaniu mocno i srogo stawili. A wiedząc, iż pokusa ona i niemoc prędzej się zleczyć nie mogła, jedno gdyby ją lekarzowi, to jest starszemu swemu, oznajmili. Powiedzą, co się z nimi działo i jako srodze gabani są pięknością onej osoby smaragdego. Co gdy starszy usłyszał, wnet lekarstwo dał, którym prędko jako zbawienną wodą ogień on zapalczywości rządzej złej jest ugaszony. Zawoła k sobie smaragda, który o onych ich niepokojach nic nie wiedział, i powie mu: synu, chcę, abyś się osobno w jakiej celi zamknął, czyniąc powinność twoje, z której nigdy wychodzić, ani z żadnym rozmowy mieć, ani towarzystwa nie będziesz. Sam Agapius potrzeby twoje opatrować duchowne i cielesne będzie. Co święta Eufrozyna z ochotą jako głos Boży w posłuszeństwie przyjęła, a na ono się wieczne więzienie chętliwie dla Pana Chrystusa podała, pragnąc też sobie i onego pokoju a osobności, w którym by sobie wolniejszym rozmyślaniem i modlitwą miłości ku Panu Bogu przyczynić była mogła. Tam w onej komórce nic zwyczajnego w nabożeństwie nie opuszczała, ale raczej sobie jeszcze więcej postów i niespania i modlitw przydała, tak iż on Agapius bardzo się zdumiewał, widząc taką ochotę do zbierania skarbów dusznych. Co gdy drugim powiadał, niewymowny pochop przykładem onym do większej pobożności odnosili. Wracam się do ojca świętej Eufrozyny. Gdy córki swej, pilnie bardzo wielką żałością zraniony szukając, prawie po wszystkim świecie sługi rozesławszy naleźć nie mógł, płaczem się ustawicznym i wzdychaniem serdecznym trapił, aż do duchownej się pociechy, na koniec do sług Bożych uciekł. Zwłaszcza iż dom osierociały i każdy ubiór i szata córki jego ku smutku go wielkiemu pobudzała i nie było tej, której by łzami nie skropił. Szedł do klasztoru, do onego zwłaszcza ojca, z którego modlitwy, jako rozumiał i wierzył, córkę onem miał. Żałośnie mu serce swe odkryje, prosząc, aby ku ochłodzie swej mógł nieco przy nim przemieszkać, ażeby inną bracią swoją w tym użył, żeby się u Pana Boga włożyli swymi świętymi prośbami, aby jemu Pan Bóg tak drogiego skarbu zgubę objawił. Stało się tak, jako prosił. Przydali i post cały tydzień. Wszakże wola Boża nie była, aby objawiona ona dziwna zakonnica być miała, a jej postępkom świętym, nad które nic lepszego nie masz, przeszkoda się jakaś stać miała. Lepiej było ojcu do czasu płakać, niżli jej na takich cnotach ułomek jaki mieć. Na ostatek rzekł słowo pocieszne on starzec Pafnucemu: nie smęć się, synu miły, wszakeś wierny Boży, a nie poganin, którzy tylo tę świecką pociechę znają, a o onej niewidomej nic nie wiedzą. Wierz, że mnie, staremu, iż ci z córką twoją Bóg jest, a z dobrym i świętym umysłem uszła. Boćby Bóg nam, gdyby w złym stanie była, nie zataił. A tak pokłoń się rozumowi i opatrzności boskiej, która i onę i ciebie sprawuje, a wiedz, jeśli to tobie i jej ku zbawieniu służy, iż ją jeszcze w tym żywocie oglądasz, albo więcej w wiecznej radości z połem się oglądacie. Temi słowy ucieszony, do domu się wrócił Pafnucius, a gdy często do onego klasztoru przychodził, o nabożniejszych się zakonnikach pytając, patrz, jaka to dziwna sprawa Boża, usłyszy, iż w onym klasztorze powiadają o jednym bracie, acz w zakonie młodym i w leciech, ale bardzo w służbie Bożej gorącym i ku wysokim i doskonałym cnotom prędko podniesionym, na imię Smaragd, który wysoce urodzonym i bogatym będąc, wszystko porzucił,
i ten żywot tak nędzny obrał, i w nim wielu innych przechodzi. Pocznie jego rozmowy pragnąć, nie wiedząc, iż to była córka jego. Uczyniwszy sobie przez Agapiusza do niej przystęp, zabawić się chciał świętą rozmową jej. Lecz ona, ojca ujrzawszy i poznawszy, namiętnością ku ojcu zwyciężona, ugasić przyrodzenia jedno łzami nie mogła, które łzy ojciec, skruszonemu i nabożnemu jej sercu przeczytając, córki swej nie poznał, przeonę twarz jej posty i niespaniem wysuszoną i zmienioną. Ona, przyrodzenie zwyciężywszy i tego, co była zamilczawszy, duchowne i ku miłości Bożej zapalające rozmowy z nim miała i wielce go ucieszyła. Tak, iż wychodząc, Agapiuszowi znał się być wiele powinien, iż się stał godnym rozmowy tak wielkiego człowieka. Gdy tedy święta Eufrozyna taki żywot przez lat 38 wiodła, a nikomu znajomą nie była, gdy się jej już koniec żywota przybliżył, do ojca swego, który z rządzenia Bożego na ten się czas do klasztora trafił, wskazała, aby do trzeciego dnia w klasztorze został, dając znać, iż tego z pociechą użyje. On to bardzo rad uczynił, zwłaszcza iż zawsze co o swej miłej córce usłyszeć chciał. A gdy dzień trzeci przyszedł, wezwała go k sobie i rzekła, iż mnie już Pan Bóg, który mnie w opiekę swoją wziął, do tego przywiódł, iżem w swym przedsięwzięciu do końca wytrwała, użyczając mi siły na to. Już ciebie chcę z wielkiej tęskności wybawić i o córce twej to, co wiem, tobie oznajmić, bo wiem, jako tego pragniesz. Wiedzże, mój najmilszy ojcze, iżem ja jest córka twoja. I ukazała mu twarz, jako najjaśniej mogła. A chcąc się zataić, wzięłam te szaty na się, abych wolniejszą w bogomyślności została i przeszkody tej, którą by mi miłość twoja ojcowska uczynić mogła, uszła. Tymem od Boga mego obdarzona była, iż patrząc na ciebie, ojca mego, na moim przedsięwzięciu uszkodzona mnie jest. Teraz na to cię tu Bóg posłał, abyś ciało moje, którem z ciebie wzięła, pogrzebł. To mówiąc, padła i ducha oddała Stworzycielowi swemu. A ojciec, rzeczą niespodzianą przestraszony, upadł za nią na ziemię jako umarły, aż wodą twarz jego Agapius polać musiał. A gdy k sobie przyszedł, pytał go Agapius, co mu się stało, iż tak omdlał. Ujrzałem, odpowie, rzeczy tak dziwne, iż bych z nimi rad umarł. Potem płaczem ono umarłe ciało polewając wołał. Córko najmilsza moja, czemuś mi się dawniej nie oznajmiła? Czemuś mnie w takim żywocie za towarzysza nie wzięła? Jaką cię nędznik mając w ręku nie poznał? A nie wiem, płakać li śmierci twej, czyli się z niej radować. Przyrodzenie płakać każe, boś ty mnie pogrześć, córko, miała. Ale żywot taki, który dziś odpłatę swoją wziął, smucić się zakazuje. Boże, daj mi cię tam na tym weselu oblubieńca twego rychło oglądać. Gdy się tego inni bracia zakonni dowiedzieli, wielce się także zdumieli, a jeden się przed drugim ubiegając do całowania przybytku Ducha Świętego, trafiło się, iż jeden na jedno oko ułomny, skoro się jej ciała dotknął, przejrzał. Z wielkim tedy weselem, między innymi świętymi ojcy, pogrzeb jej dali, a ojciec jej, Panfnucjus, tamże w tym klasztorze zakon przyjąwszy, w tejże komórce i na tejże rogoży, na której córka jego legała, żywota dokonał. Będąc tam na służbie Bożej przez lat 10, ku chwale Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Obrok duchowny. Naleziony skarb w roli każe Pan taić, póki się ona rola nie kupi, a ku naszej dzierżawie nie przyjdzie. Bo jako pieniądze i złoto ma rozbójników wiele, którzy się jako mogą zdradą i mocą o nie kuszą, tak duchowne dobra mają też nieprzyjaciół wiele, którzy z nich nieopatrzne i nieczujne chrześcijany rozbijają.
Skarb pobożnego jest Chrystus i ta droga, która najbliższa jest do Niego, zwłaszcza powołanie na żywot bogomyślny, który rozdziału z światem i z jego zabawkami potrzebuje. Co acz nie jest wszystkim pospolite, bo jako Pan mówi, nie wszyscy słowa tego przyjmują, wszakże Kościół Boży nigdy bez takich nie jest, którzy wszystko dla tego nalezionego skarbu przedają, a tę rolą, na której się znajduje, kupują. Ten skarb, gdy nalazła święta Eufrozyna, mądrze go bardzo zataiła, bojąc się, aby go jej chytry rozbójnik krwie i powinowactwa przyrodzonego nie wydarł. A złodziej zabawy świeckiej nie ukradł. Wielcy to dwa nieprzyjaciele, myślam świętym, miłości Chrystusowej, w której się kto chce pomnożyć, musi się na nie dobrze opatrzyć. Po drugie, nie zowrze tego kłamstwem, iż się mężem być mieniła święta Eufrozyna, bo męskie na te nieprzyjacioły serce miała i nic od rzeczy nie mówiła, gdy się smaragdem zwała, bo z czystym sercem i ciałem ofiarując się Bogu drogim kamieniem, jako święty Wawrzyniec męczennik panienki nazwał, została. Po trzecie, szat też męskich niewieście w zakonie starym używać zakazowano i nigdy to nie przystoi, gdzie nieprawość jaka i zły koniec miejsce ma. Lecz gdyż tego ku obronie zdrowia używać się godzi, daleko więcej ku zaszczyceniu zbawienia dusznego i ku doskonałemu wolej Bożej wypełnieniu. Po czwarte, dziwuję się wszystkim tej panienki niewysłowionym cnotam, ale dwie ma więcej. Po hamowaniu języka, a dziwnemu posłuszeństwu, iż miłością ojca miłego swego, którego wielce czciła i miłowała, przemożona nie jest, aby mu była słowo jedno o sobie znać dała. Tamie też niegdy w Józefie onym stateczność ku zdumieniu przywodzi, iż się tak nierychło braciej onej swej miłej oznajmił, a łez pohamować nie mogąc, język hamował. Wiele ich jest, którzy post, niespanie, bolenie wytrwają, a milczenia na rzeczach i namiętnościach wielkich nie zdzierżą, którzy się mękami nie ujmą, a miłosierdziem przemożeni bywają. Patrz i jakie posłuszeństwo. Na jedno skinienie starszego i dla zgorszenia bliźnich takie więzienie ciężkie aż do śmierci podjęła. Prawie Bogu, który w starszym mówił, posłuszną aż do śmierci została. A gdzież tych białych głów krnąbrność, które jednej okrasy z głowy, którą się bliźni gorszy i do złego pobudkę bierze, zjąć nie chcą? Albo gdzie tych posłuszeństwo, którzy się z łacnych rzeczy starszym wymawiają? Miej, synu miły, posłuszne i powolne porządnym starszym twym serce i pokorną myśl ku nim, a już cnoty wszystkie masz, bo samo posłuszeństwo cnoty wszystkie szczepi i szczepionych dochowywa, mówił święty jeden.